Witajcie serdecznie. Powiadomienie, głośność na molu, tak, na końcu mola w Ostródzie. No i przy okazji gorące pozdrowienia dla żeglugi ostródzko-elbląskiej. Muszę powiedzieć, że jak pierwszy raz zaczepiłem ich, kiedy to wyczytałem u Bosman Adriany w poście, że ogłoszenie, że odpływają z Mickiewicza 22, ja napisałem wtedy, pamiętam, post, że odpływacie z Mickiewicza, a mnie tam jeszcze nie ma. Otóż okazało się, że z Mickiewicza 22 nie odpływają, bo tam stoi Zamek Krzyżacki, tak, dokładnie, ale jeździ autobus, który dowozi ludzi właśnie tutaj, pod molo, także idąc do mola, mając go na wprost siebie, to wtedy po prostu po lewej stronie stoją statki, tak, Czapla i Bocian. No i na tej podstawie, co robicie? Na tej podstawie, tak to wygląda. O, tak przyszedłem. Na tej podstawie można popłynąć w rejs, tak? Jest biuro właśnie pod dziewiątką. No i sobie można zamówić różne rejsy. No myśmy na razie byli na jednym do Miłomłyna. Także przeszliśmy śluzę zieloną i śluzę Miłomłyn. Zresztą nawet mam filmy. Trzy. Tak, jeden 9 minut, drugi 20 chyba 7 minut i trzeci. No tak już nie pamiętam. Dobra. Także powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że tu będę, nie? Co tu jest? To są ławki. Dobra. To jest takie niesamowite, że człowiek jest w miejscu, o którym tylko słyszał, o którym gdzieś tam tylko czytał, że jest coś takiego, molo czy coś tam, akurat w tym mieście Ostróda. No i to jest, ja sobie chodzę po tym i sobie wam pokazuję. Gdzieś tu jest scena, ale muszę dorwać Crazy Tommy, żeby wejść na scenę, nie? No. A w ogóle ostatnio, jak wpiszecie tak naprawdę WAF ekipa, no to też powinien wyskoczyć parę filmów, bo ja z reguły właśnie robię ostatnie filmiki, zauważyłem, że bardzo mi się spodobało właśnie WAF ekipa, nie? Coś tam robi i tak dalej. Więc co już dokładam jakieś nowe ksywy. Także już nie tylko jest krecik, także jest sułtanka, jest WAF ekipa, jest bosmanka. I w ogóle jest cudownie. O matko. Tak, a my zaraz idziemy zobaczyć miejsce, z którego często korzysta bosmanka Adrianka. Jest takie trochę tajemnicze, ale może wam pokażę. O, tak. Co tam się dzieje? Niewygodnie. O, znowu skręcamy. Znowu ławka. Proszę. Tomek! On gdzieś sobie poszedł, bo ja chciałem wam pokazać jeszcze. Dziwnie on chodzi jakoś, nie? A, znowu ławka. A, dobrze. Tomuś, gdzie jest ten amfiteatr, coś tam co stoi? Nie amfiteatr, tylko scena. Scena. Jest. O, filmujesz mnie, jak wejdę? No tak. Gwiazdy wchodzą, to się filmuje. No co? Proszę. No,
No śpiewaj. Co? Śpiewaj. Nie, nie mam głosu dzisiaj. Sam córeczka. Sam córeczek. Hejże Zosiu. Koniec występu. Ty tak będziesz długo się tam wdzięczyć? Schodzimy teraz w dół. Oswajam się ze sceną. Dziękuję. Ale też gwiazdy spadają często ze sceny. Ale upadki też bywają przydatne. No. Upadki bywają. Niestety prawda jest taka, żeby i w dół. Ludzie znormalnieni, jak zaczęli docenić życie lub cokolwiek, czasami muszą upaść albo zachorować. Smutne. Smutne, ale prawdziwe. Nie ma tak. Bo jak to się, jak ludzie zazdrowi, to tak troszkę nie, to tylko odwala w główkach, odwala. Ja jestem taki przepięty w gwiazdy. Nie, dobrze, nie jestem dogmatystą. Rzeczywiście być może by mi odwaliło to słowo. To fakt. Chodź na scenę, schodzę ze sceny. Spadam do wody, z wody spadam. Tak, to się odpina. To są bramy, tak? Takie... Fajnie, fajnie jest. No. Dobrze. Teraz zrobię stop, dobrze? Schodzimy już? Tak. Stop zrobię. Nie zatrzymy całkowicie, tylko... Zrobię sobie pauzę. Dzwonek, głośność ustawiona. Ekran zatrzymaj nagrywanie, przycisk aparat. Pauza, przycisk. Powiadomienie, głośność ustawiona. No i tak jak wam powiedziałam, tak, już tu jest chodnik, tu jest molo, na które się wchodzi, no i po tej stronie właśnie stoją właśnie Bocian i Czapla. No i teraz proszę bardzo, idąc tutaj, no nie tak łatwo. O, a tu już jest woda. No nie, tu jeszcze wody nie ma, ale tu już. No właśnie tu stoi właśnie Czapla, tam dalej stoi Bocian. Tu jest właśnie Olka, cukiernia, kiedy się byliśmy i pewien sympatyczny pan, wielbiciel naszej bosmanki, nam postawił lody. Na razie, a tam dalej jest biuro właśnie żeglugi ostrucko-elbląskiej. No, crazy to mi się irytuje, że razem bym powtarzał. Piwo czeskie, ale może to jako to jest biuro ostrucko. Że kawałek dalej, kawałek dalej, no. Tutaj o, jest, nie... lodziarnia jest po tej stronie, a gdzie tu... woda. No i dalej biuro. Tutaj. A przystań jest tam, gdzie scena. Aha, dziękuję. A, no tu piwo, bardzo dobre piwo mają właśnie. O, tak, wczoraj właśnie tu byliśmy. I to się nazywa, piwo czeskie, tylko to się nazywa Karczma Jazz... Przyjechała. Dziwna nazwa. O, Adusia jest. Jest nasza kochana. Także, ale już jest filmik na ten temat zrobiony. Ty nieraz mówisz, dlaczego ja się powtarzam, bo ktoś na przykład znajdzie mu jakiś jeden tylko filmik, tak? A to jest filmik związany z molem, tak? Ja tak sami wokół mola zrobiony. Dlatego właśnie między nimi. Ach, ty kochana Ada, dzięki niej tyś na lody zapaliśmy, nie? Nie, miły dobry człowieczek. Hejo! No. No i ja tutaj samochód zaraz. Ale... Co, pojedziesz za mną? No to ja mogę pojechać z tobą. To poczekaj. Ja, co? Damian, chcesz z nią jechać? A co? No tak, a ja pojadę, a ty pojedziesz za mną. No, ja pojadę za tobą. Tak, ja z Adrianką mogę? Yeah, super! Super, pojedziemy cabrio, cabrio Adrianki. A masz cabrio, czy masz bez cabrio? O, nogę zgubiła. Jest super, ale atrakcja. Tam. Nie. Co tu? Tak? A! Tak! Ale ja takie lubię, takie lubię.
Zakłócenia robimy, idź już sobie, celowo zakłócenia robimy dla ciebie. Jejku, super, patrzcie, patrzcie. Co? No. To już jest. Tak, teraz. To już jest podwójna, ta podwójna już jest przyjemność, bo obiecałam na naszym widzom, słoneczko, że. Poczekajcie chwilkę. Że. Kupasy zapnę. Że atrakcję, że pokażę im coś, co. Coś, czekaj, gdzie ty chadzasz. Nie wolno wjeżdżać, a ja jestem w tej chwili na deptaku. Przechwyć przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Pójdź tak głośniej. Bosmanka w cabrio, ale jaja. Pozdrawiamy żeglugę. Na tle molo. Na tle molo. Jeszcze. Nie powinieneś być na czapli, a nie w kabriolecie. Co tu się dzieje? Telefon. Oj. Słuchasz Meloradio. A, jeszcze Meloradio słucha. Widzicie, wycie rzeczy już o niej? Kiedyś będzie konkurs, co lubi bosmanka Adriana. Zapamiętajcie. Co? Tomek idzie twój. A. Bo ja mam coś jego. Juhu! No, przydałoby się. Nara! Wracam do tej swojej starej limuzyny. Ale dziwnie ten facet z tą geslerową był dobry. No, fajnie było. A potem się za mną wstawił, słuchaj, bo on chciał zdjąć długopis i bo chciał zapisać mój kanał, nie? Mówię, że muszę, on nie wiadomo, że powiedział, nie? Poprosił o karteczkę, tak. Poprosił o kartkę i poprosił o ten długopis, a facet, coś tam, daj mi spokój, co mnie obchodzi, że jakiś niewidomy, szalony, cokolwiek, wiesz? Żartuj. Tak, i ten w ogóle się zdenerwował i w ogóle, wiesz, akcja, czyli się wyzywać, nie? Dlatego, bo trzeba wrzucić rzeki, tak, ja go uspokajałem, w ogóle akcja była, nie? A ja facet, wiesz, tak. Potem miał łzy w oczach, co za takie uwagi, nie? Miły, dobry chłopina, nie? Generalnie na wsi mieszka pod tutaj. A kto go tak wyzywał? Jakiś ham, jednym słowem. Tak, tak jakiś. A może też był. Ham, burakowaty, taki nawet zgadki i buraków. Nie, tamten zgadki cwaniakowaty, burakowaty, nie? Aha, wiesz, że ja mam wyczucie już, nie? Co do ludzi. Idzie teraz. Idzie na piwo. Halo! Halo! Halo, my friend! Here! Wszedł do pubu. Goodbye, my love. Chyba nas nie poznał. O matku. Chyba nie kojarzy. Może lepiej jego. Nie. No tak. Ojejku, w koło jest wesoło. No prawda? To jest bardzo wesoło. Mówię, to jest tak fajnie, bo i taka praktycznie niby miasteczko, ale jak na wsi człowiek żyje. Wszyscy się tutaj znają. Tak. Tu są trzy poziomy. Poziom, gdzie wszyscy wszystkim wszystko i właściwie się nic nie dzieje, nic się nie liczy i po prostu normalnie przeciętnie ludzie chodzą do pracy, przychodzą, jedzą, trochę seksu, trochę spania, jedzenia, spania. Oj, ten seks jeszcze jest. Jest bardzo często, go nie ma. Tak. A później się zaczyna ta druga warstwa. A ta druga warstwa to są ci, którzy już do czegoś doszli, a szczególnie przez ostatnie 25-30 lat, czyli zmian gospodarczych, ekonomicznych, socjalnych w tym naszym pięknym państwie. Tak. I ludzie, którzy nieprzyjazni jak ja też, grupa, tak? Nie. Tutaj bardzo często urodzeni. Rdzenni mieszkańcy, masz na myśli? Niektórzy wyjechali na zachód, bardzo szybko wrócili i tak dalej, i tak dalej. I oni właściwie stworzyli tę ostrudę tego takiego rozwoju gospodarczego, tego materializmu kapitalistycznego, który niósł za sobą element nieuczciwości, takiego szybkiego zarobku. Bo niektórzy bardzo ciężko pracują i bardzo ciężko rozwojowo, ciągle ciężko pracują, ale niektóre dziedziny gospodarki i handlu szczególnie mają taką jakby drugą warstwę, takiego cwaniactwa.
zahachmęcić. O, handlu się zahachmęcić. Jak się nie zahachmęci, to się w sumie nie zarabia na handlu. Na handlu trzeba mieć smykałkę, tak jak dobry księgowy. A z jaką, przepraszam, przerywam. Toyotą. Ale on tu chyba wjeżdża, po co no, on tu wjeżdża? No właśnie, on, ma tutaj, aha, on miał, za tobą jechać, dobrze. My czekamy to sobie. W takim razie on musi wjechać do końca, do mola, wykręcić i uplasować się z tym zamkiem. A wy czekajcie, czekajcie, to zobaczycie, zobaczycie pewne tajemnicze miejsce, o którym mało kto wie. No niekoniecznie te moje wywody na temat ostrudy powinieneś w internecie pokazać. Wykręć teraz. Tymi wywodami. Albo tam wstać tyłek, to my. Dokładnie. Ale wiesz co, tak naprawdę... A trzecia warstwa to już jest naprawdę ta warstwa creme de la creme, czyli są ci ludzie, którzy przy władzy są. Czyli urzędnicy, radni, samorządowcy, ludzie, którzy... No wiadomo, wiadomo, tak. I to są ludzie zazwyczaj uczciwi. No tak. Słuchaj, ja uważam, że nie. Czym obgadujemy, czy my coś złego mówimy? Mówimy o życiu. Mówimy o życiu ogólnie. Po prostu, aczkolwiek, tak. Aczkolwiek dawno nie widziałam takiej społeczności tu w Polsce. Zresztą może za mało znam takich miejsc. No. Byłam na Śląsku, byłam w paru miejscach w Polsce dłużej niż 2 tygodnie, więc mam pewnego rodzaju rozeznanie. To jest zupełnie trochę inne, za granicą to, też. Trochę to mało powiedziane, ale chodzi mi o Polskę, chodzi mi o polskie stosunki. Na Śląsku jest zupełnie inaczej. Dobrze, ja powiem tak, bo zmienimy może temat. Ja powiem teraz, tak, każdy region... Skończyć lepiej ten film. Każdy region jest inny, jest inna grupa ludzi. Taka, nawet, ja? Nie oszukujmy się, nawet w Warszawie, powiedzmy sobie szczerze, na każdej dzielnicy jest inna grupa ludzi. A po czym ja mogę to wnioskować? Nawet na głupich stacjach metra, na jednej są chętni do pomocy mi jako niewidomemu, tak, na innych typu, nie obraźcie się z okolic Lasek, z okolic Izabelina, troszeczkę wysoko główki nosicie. Metro Młociny, nawet zauważ to Tomek i Danka, które po mnie przyjeździ, przepsiła, nie są chętni do pomocy. Wilanów, nie jesteście chętni do pomocy. Kabaty, też z tym jest różnie, chociaż tam jest kultura, myślę, bo to po też się po głosie wyczuwa, po ludziach. Niechęć jest do ludzi, którzy potrzebują pomocy w obecnych czasach. Nie zawracaj mi gitary, to jest hasło, przepraszam, albo słucham jakiegoś, bardzo dobrze, że pokazał swoje prawdziwe oblicze od razu, bardzo dobrze. Niekoniecznie, to jest specyfika dużego miasta, aczkolwiek jak ja pojechałam do Londynu, czyli ogromnego miasta, w latach 80., to tam zdecydowanie wszyscy byli bardzo pomocni. W Gliwicach to samo. Gdziekolwiek bym się nie spytała kogokolwiek na Śląsku, przede wszystkim w Gliwicach, w Wrocławiu, w tych miastach, które zaczęły, no to absolutnie wszyscy byli bardzo, bardzo pomocni i od razu piątka, szmatka, nawet w autobusie, jak ktoś inny mi pomagał i nie wiedział, to oni, tu się skręca do mojej stoczni. Aha. W lewo czy w prawo do stoczni? Przed kanałem. W lewo czy w prawo do stoczni? Jest moja stocznia, w lewo. Po lewej, tu stocznia jest, kochani. Tak. Nie widzę. Ale to w tym tu mniej więcej miejscu. Mamy kanał, teraz będziemy przejeżdżali nad kanałem. To jest kanał jaki? No, Płacki, Elbląski, przepraszam. O! To jest kanał, jakbyś tam skierował, żeby się skierował na Śródę Ostrówka. To jeszcze raz pokażemy dobrze. Bo nie pokazywały się prostopadłe myśli, tylko przed siebie. No dobra, nie szkodzi. Ale mniej więcej trzeba o. Teraz jedziemy w część Ostróda. Tu jest bardzo ładny stary dom będzie. Nie ruszaj teraz tego. Kartę pokazuję na twoim filmie. Aha. Stare pomieszczenie trochę pokrótce. Troszkę wolniej jechać, wolniej, żebyś... Nie wolniej, wolniej. O. Z prawa strona, ta dzielnica, zapomniałam jak ona się nazywa, Wołowa,
drogą, bo coś na wół. Tak, aha. Tam jest takie piękne, piękne, też nie pamiętam jak się nazywa, takie cudo naokoło okna. Nie framuga. Witryna? Ale ona jest w piaskowcu była zrobiona. Aha. Rozumiem. Musi jakoś specjalnie nazywać. Nie pamiętam, nie, to nie wiem o co się chodzi nawet chyba. Nie mam pojęcia. W kierunku tam, gdzie ten hotel Radisson z Waszej Mariny widać. Aha. Mamy po lewej stronie centrum sportowe. Tak. Kortu tenisowy, po lewej stronie, również stadion. A dzisiaj byliśmy w klub żeglarski Ostrudy. Zobaczyć, tak. po ile są te. Czy można jechać i w jakiej cenie. Także też właśnie filmik też wysłałem właśnie. Tu masz ten park nowy, to właśnie tutaj jest. Tutaj jest? Tak. Z lewej? Ale teraz już tylko widać las. Okej, okay, a tu jest turysta na turystyczną leci, żeby nie było. Tak, tak. Tak. Więc część tej dzielnicy jest bardzo bogata, właściwie całość tej dzielnicy. Aha. Są piękne wille, jak się tam dalej właśnie do przodu pojedzie, znaczy się skręcam w lewo. Aha. A my skręcamy tutaj? No to ładne, piękne, ogromniaste, nowoczesne domy. Aha. Nadal budowy tak, niektóre. Tak. Tak. Się w dalszym kierunku Ostróda rozbudowuje. Mm-hmm. Jakbyśmy teraz prosto pojechać, to byśmy wylądowali na Wesołym Miasteczku. Aha. Na wprost jest zjeżdżalnia wodna, która będzie częścią... częścią. No tutaj bardziej w lewo teraz skieruj. O, no. Prawdopodobnie widać ten Radisson Hotel. O tutaj. Zjeżdżalnia? Tak, będzie wielka, ogromna, ale już zbudowana. Za rok, tak, w przyszłym roku. To miało być w tym roku zrobione. Podejrzewam, że pandemia w tamtym roku wszystkim podcięła skrzydła finansowo. Tu jest dom, który bardzo, bardzo mi się podoba. O, tu z tej strony. Niestety jego dobrze nie widać, bo jest zarośnięty pięknymi drzewkami. Bardzo taki, coś takiego jak dom, ładne są jak dom ładna, z Atlanty, z Przeminęło z wiatrem, z kolumnami. A z lewej strony mamy tu hotelu Radisson i kontenery. Kontenery, w których są biura. Będę masowa. Jest piękny dom na samym rogu, który ma po prostu tak piękną choinę. Ja sobie wyobrażam, że ta choina w zimie jest pięknie, pięknie ośnieżona. I robiłam zdjęcie temu domowi, a ta choina, ta sosna mi się bardzo, bardzo podoba. I tu jest taki mocny zakręt, o. Następny mocny, to jest cały czas turystyczny. Po lewej stronie cały czas mamy Radisson Hotel. I tu jest nadal budowa. Żeglugi Ostruda i Marina, jeszcze trzecia, nie pamiętam nazwy. Tak, Lok. Lok? Tak. A, dziękuję. I tutaj jest dom, w którym my mieszkamy. Ale to wideo trochę zamazane jest, nie wiem dlaczego. Tak? Tak, jest niewyraźne. Kurczę, co się dzieje? I na wprost mamy bramę wjazdową, turystyczna 19, najbogatszy człowiek, przynajmniej w Ostrudzie, niestety nie żyje. No może powiem, nazywa się Janowicz, to wszystko jest w internecie, więc pan Janowicz zasłynął dla Ostrudy, był bardzo bogatym człowiekiem. No i teraz wjeżdżamy, niestety zmarł na raka, ale pozostawił syna i pozostawił majątek po sobie. I obok takiego pięknego majątku my mieszkamy, jest domek. Mądre
sobie dla syna. Jest domek dla syna. Z lewej strony. Poza nas ta część hotelu, terenu jest budowa. To sobie pan wyjechał na rowerze. Za nami będzie padać deszcz. Cały czas jest zamazane widok. Dlaczego? Coś w ustawieniach musi być, nie tak? Nie, bo może... No i z lewej strony pomost. I tu się możemy zatrzymać. Są wędkarze na pomoście. Może jakaś nam rybka wpadnie. A może jeszcze nic nie złowili. A gdzie jest twój mister Tomek? Myśmy go zgubili. Aha, on zaparkował tam. Jest taka piękna. Chciałam powiedzieć sosna, to nie jest sosna, piękne drzewo. No dobrze, mogę zatrzymać? Ja wezmę telefon. Bo jest 26 minut, to jest moim zdaniem... Zatrzymaj nagrywanie, przycisk. Za długi. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Ale za długi jest, to Boże. Poczekaj. Normalnie. 26 minut, co ty później robisz 26 minut? Co ty robisz? Pauza, przycisk. Chyba jakoś skrócić. Pauza, przycisk. A kto ci robi ten cały... Pauza, przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Nie wiem, czy udało mi się zrobić pauzę, czy nie. Zobacz, filmuj. Aś, jedziesz. Nie udało ci się. Nie, cały nie. Czas sekundy lecą. Pauza, przy... Powiadomienie, głośność ustawiona na 0%. Stąd, tak. Tak. I... Idziemy. Tutaj idziemy. I tym to sposobem jesteśmy po drugiej stronie jesteśmy właśnie naszego jeziora. A tu już się boję, wiesz czemu? Bo jest bardzo miękkie do wymiany są deski. Idź dawaj, a tu już na ziemi. Spadniesz daleko, nie wiem, 10 cm. Już, jeszcze dalej kawałek, jeszcze kawałek. Miała. O woda. I stąd przyszedłem. A jak fajnie słychać. Posłuchajcie sobie. Czy to nie jest przyjemne? Czy to nie jest mega przyjemne? Fajny film, co? Bardzo fajny film, uważam. Co tam jest dalej? Coś tu się gibie. Nie, to Tomek, to... Co mi się nie podoba za bardzo. Dobra, ja już może nie będę chodzić, bo mnie nogi bolą. Bo jestem zestresowany trochę. Ale fajnie jest, co? No właśnie, to już idę do góry. No dobra, kochani, także to wam chciałam pokazać. To jest takie swoje miejsce. Miejsce prywatne, intymne naszych bosmanów. Ha. Co? A to jest ich posiadłość. Fajnie, co tak mieszka z tym takim domkiem nad jeziorem prosto, prawda? No nie, tam. Nie ma. A ja za dużo musisz mówić, no wiadomo, że to jest tak pracowniczy, tak? Ale bardzo fajne miejscu. To jest czerwony, tak, ten domek? No. Ty masz wyjście na wieżę? Ja nigdy tak nie miałam. Cudownie. Dobra. Zatrzymaj nagrywanie, przycisk.